Cześć, hej, witajcie. Z tej strony Bartosz z Klocków. Jak otwieram kalendarz, mówiłem wam, że dzisiaj jeszcze nagram taki zestaw Lego Classic. On jest żółty, ale o tym wam powiem potem. To jest zestaw 10709 z serii Lego Classic. Intro już zobaczyliście. Tak, w ogóle jest ze mną mój kolega Rok. Bla, 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 bla. Tak. Mam skarpetki. Tak. No, paluszki. Więc zestaw serii Lego Classic od 4 do 99 lat, więc mogę się nim bawić do końca życia, tak myślę. I zestaw 10709. On jest pomarańczowo-żółty, bo ten niebieski, no i ten pomarańczowo-żółty mi się najbardziej podobał. Tu jest logo Lego, taki tile w skali 1:1. Z tyłu jakieś informacje, że możemy umrzeć, otwierając to pudełko. Jeszcze napis Lego Classic. Z tyłu, że możemy połączyć ten zestaw z zestawem niebieskim, który też sobie otwieraliśmy, no i też go ma w moim mieście. I pozostałe 4 zestawy, te dwa w ogóle, pozostałe 3 zestawy, te dwa w ogóle mnie nie interesują. No i jeszcze tutaj inne napisy, że możemy umrzeć. No i o tym, że takie zestawy można produkują też w Danii, tego nie wiem, chyba w Czechach, Meksyku, Chinach i Czechach. No i mam tutaj swoje magiczne niebieskie porzeczki. Zamieramy się do rozcinania tych plomb, bo w takich małych zestawach nie ma zawiasów palcowych, no, tylko są te plomby. Okej. Chyba coś uszkodziłem, spróbujmy z innej strony. No, tutaj się od razu ładnie otworzyło. No i zobaczmy, ile jest woreczków. 2. Więcej niż myślałem, a instrukcja też taka grubiutka. Jeszcze wyprostujemy. No i zabierzemy się do układania, nie na speedbuildzie, bo speedbuildów robić nie lubię. Takie szybkie układanie to mnie w ogóle nie fascynuje. Instrukcję oczywiście sobie zobaczymy potem. No i otwieramy wszystkie woreczki. Tu są takie mniejsze elementy. Nie chce mi się. Dobra. No i drugie. To sobie jeszcze na kubkę zgarnę, by mi się nie pogubiło. Drugie już takimi większymi elementami. Dajemy sobie tutaj. Ok. No i zaczynamy budowanie. Dobra, w ogóle co?
co teraz robimy? Chyba jakiś bar czy coś. W ogóle źle dałem tą pomarańczową główkę. A teraz taki fajny kwiatuszek, który ma chyba symbolizować, nie wiem, jakiegoś ananasa. Rogrok się teraz śmieje i je paluszki. Dobra, oczywiście. Bardzo dobre paluszki. Tak. I ja, jak to ja, oczywiście źle musiałem dać, więc oczywiście musiałem teraz poprawiać. Nie lubię dawać takich szkiełek na okienkę, ale łatwo poszło. Sklepik dość fajnie się na pewno w moim mieście będzie prezentował. Już się nie mogę doczekać jutrzejszego odcinka. Sklepik dość duży, większy niż ten chyba od tego sprzedawania naleśników, z tego niebieskiego zestawu. Ten sklep od tego sprzedawania naleśników, jak to tam nazywam. Dobra, teraz robimy tego lwa, sfinksa, czy co to jest? Lwo-sfinksopodobne coś. Nie, chyba to jest lew. Tak, to jest lew. Są łapki. Chociaż w moim mieście może się prezentować fajnie jako mini sfinks i raczej tak będzie się prezentował. Tak w ogóle nagrywam trzeci sezon, jakby ktoś nie wiedział, bo siódmy i piąty i szósty, co ja mówię, siódmy, ósmy to dopiero potem, kiedyś, dawno, piąty i szósty już nagrałem. Są pod nazwą film Lego Movie, czyli inaczej Lego Przygoda. Wiem, że movie to nie przygoda, tylko film po angielsku, no ale chciałam, by to się tak prezentowało jako Lego Przygoda. Na pewno kiedyś jeszcze, może dwa ostatnie sezony, czyli 11 i 12 też zrobi pod nazwą Lego Przygoda, ale jeszcze tak do końca nie wiem. Tak w ogóle już sobie kończymy wszystko, więc jutro na pewno będziecie mogli zobaczyć zestaw w moim mieście. Jeszcze oczka, których tutaj nie widzę, a jednak są fajne. Nawet śmiesznie się to będzie prezentować, tak myślę. Zrobię mu zeza. No dobra, szartuję. Ciekawie, jakby się prezentował, jakby miał zeza. Dobra. Teraz nosek. I wkładamy tutaj. Tak się prezentuje nasz lewek. Odkładamy na bok. No i teraz, o ile dobrze, tam helikopter. No tak. Rogrok mówi, że słodki i ja się z nim zgadzam, bo lewek chyba będzie moją ulubioną konstrukcją, ale potem jeszcze zobaczymy, ocenimy, zrecenzujemy. No. Teraz robimy helikopter. Już drugi w mojej kolekcji helikopter, więc w mieście na pewno się przyda. Tak bardzo. Jak nie wiem co. Dlatego ten zestaw lubię. Ten niebieski i ten pomarańczowy lubię najbardziej ze względu właśnie na te sklepiki. Bo te małe zestawy są jak dla mnie najlepsze. Mamy coś takiego. Teraz ta część zła, która mi nie chciała z woreczka wypaść.
Nie prezentuję. Tak, jeszcze śmigło. No i to już wszystko. Więc cały zestaw prezentuję się, tak? Ale fajnie, mamy taką, mamy taką, mamy taką. Mamy taką fajną, mamy taki kwiatuszek. Pokaż. Ale fajna. No, taki fajny kwiatuszek w części zapasowych. Mamy oczko, serek czarny i groszek jasno-czerwony. Wszystko prezentuje się tak. Za chwilkę sobie zrecenzujemy, ale teraz zobaczymy instrukcję, bo instrukcja jest naprawdę dla mnie, myślę, bardzo fajna. Tutaj są wszystkie rzeczy, nic nie trzeba zrobić komputerowo. Ta strona jest jak dla mnie zdecydowanie najlepsza. Ta to już trochę mniej. No i tutaj jest jak w ogóle robimy sklepik. Tutaj są łączenia. Teraz robimy lewka. Znów jakieś łączenia. No i robimy helikopterusia. Aj, za daleko. No i jakieś banany i inne rzeczy. Motory. Ała, ugryzłem się w język. Rogrok się ugryzł w język, niestety. Czasem bywa. Ja ostatnio się tak ugryzłem w język, że aż mi się krew lała. Tutaj są płytki konstrukcyjne, które na pewno sobie kupię kiedyś taką i taką. No i inne zestawy z Lego Classics, spis wszystkich elementów i koniec. A teraz zabieramy się do recenzji. Pierwszy w kolejności jest nasz sklepik. Sklepik chyba będzie moją ulubioną konstrukcją. Ma taki fajny balkonik. Ma takiego ananasa. Z tyłu prezentuje się tak. To jest chyba jakiś schowek na pieniążki lub na jedzenie, jak jakiś kasjer jest głodny. No i sam sklepik, myślę, tak około 9 na 10. Sam lewek. Minus jest taki, że mogę tutaj dać taki klocek, o taki, ale z jedną dziurką, ładniej, jak myślę, by się to prezentowało. Tutaj szkoda, że w ogóle tego nie zagładzili, tylko są takie wypustki. Ja tego strasznie, strasznie nie lubię. A pyszczek swoją drogą sam słodziutki. Lewek 8 na 10. No i helikopter, który jest jak dla mnie najgorszy. No, ma swoje plusy, może jeździć. Śmigiełko też ma. No, ale ma taki... O, popatrzcie, jak to się prezentuje. Ja... Ciemny, jasny, ciemny, jasny. Szybka ze swoją drogą też jest fajna. Jak teraz patrzę na ten helikopter, nie jest za bardzo zły. Och, dałem mu teraz coś takiego. Myślę, tak będzie prezentował lepiej, bo i tak z serkiem nie ma co zrobić. I jeszcze mu dam... Albo nie. Uwaga, uwaga, chwila prawdy, czy... radę. Trzeba dużo siły, niestety, ale nie chce mi się tego robić. Sam zestaw prezentuje się 10. Jakie 10? 9 na 10, jak dla mnie. Bo za dużych liczb bym mu nie dawał. Znaczy dawał. 9 na 10 to jest bardzo dobre punkty. No. I to by było chyba już na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. I cześć! Gryz, gryz, gryz.